wieczór Państwu. Chciałbym podać wiadomość z ostatniej chwili. Listem gończym brytyjskiego stowarzyszenia rzeźników Halal Mit poszukiwany jest osobnik pochodzenia polsko-mongolskiego Sebastian Chałupa, pseudonim Loduwa lub Baryła, który to dnia 24 grudnia o godzinie 12 dokonał zuchwałego napadu na albański sklep mięsny, używając fochli i kluczka do mięsa. Jego łupem padły 2 kg owczych mózgów oraz 3 świńskie ogony. Informacje co do jego pobytu są sprzeczne. Jedni świadkowie widzieli go w okolicznych kebabach, inni spacerującego na ulicach z boksem Fried Chicken. Obie informacje zdają się być prawdziwe. Jeśli ktokolwiek z Państwa zobaczy poszukiwanego, proszony jest o natychmiastowy kontakt z weterynarzem lub policją. Prosimy o niezbliżanie się do osobnika, gdyż może pogryźć, będąc głodny. Za informację wyznaczona jest nagroda. Dwutygodniowy wypoczynek w stolicy Mongolii, Ulan Bator. Dziękuję, dobranoc.